Po raz 19 Dom Pomocy Społecznej Kalina zorganizował uliczny bieg integracyjny. Zawodników był tłum. W dzisiejszych naszych biegach najmłodszy uczestnik ma 8 lat, najstarszy uczestnik, można powiedzieć senior, 87. Biegną również, jak Państwo zauważycie, osoby z różnym stopniem sprawności, czyli osoby, które mają dysfunkcję narządu ruchu i osoby, które poruszają się mniej sprawnie. Łącznie w przedsięwzięciu uczestniczy 18 placówek. Są to mieszkańcy domów pomocy społecznej województwa podlaskiego, jak również uczestnicy środowiskowych domów samopomocy województwa, również podlaskiego, oraz młodzież suwalskich szkół. Po raz pierwszy uczestniczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. Debiutantów było jednak znacznie więcej, co szczególnie cieszy, bowiem im nas więcej, tym weselej. Ta myśl przyświeca Kalinie od wielu lat. Z czasem impreza mocno się rozrosła. W tegorocznej edycji na starcie stanęło około 150 zawodników. Pokaźną grupę stanowiły też dzieciaki ze szkoły podstawowej nr 6 w Suwałkach, które przyszły tutaj nie tylko po to, by pobiegać, ale też z olbrzymim zapałem kibicowały zawodnikom. Harmider, kolorowe pompony, doping i niezwykła energia dodawały sił biegaczom. Żeby ludziom się milej biegło. No właśnie, żeby ludziom się milej biegło. A jak to wasze kibicowanie, te oklaski, te pompony, te wasze okrzyki, jak to pomaga zawodnikom? Ja myślę, że bardzo. Ja też, że tak są na mecie, już jest no, że pomagają im, że na przykład są na mecie i że już im nic, że zaraz już dobiegną, że mogą. Wkładacie w to kibicowanie. Tak. Na krzyczenie i w ogóle. A trzeba ćwiczyć takie kibicowanie, czy nie? No trochę, jednak trzeba. Trochę. A dobrze się przy okazji bawicie? Bardzo. Sporo energii kosztowało zagrzewanie do walki, ale i sam wyścig dla uczestników był wyzwaniem. Tyle tylko, że do Kaliny przyszły dzieci, które nie tylko rywalizację, ale i potrzebę aktywności fizycznej mają we krwi. Po prostu fajnie jest pobiec integracyjnie tak przez jedną czwartą miasta, czy mniej. Po prostu dla mnie wydało się. Super, a powiedzcie mi, wszyscy mówią, że nie chcecie na WF-ach ćwiczyć, że młodzi ludzie nie chcą ćwiczyć na WF-ach. Nie no, my lubimy bardzo. Nie, my lubimy na WF-ach. Ale co najbardziej na tych łapach wam się podoba? Piłkę nożną. A dziewczyny? Zbijaka. Zbijaka. Super. A biegacie czasami też trochę? Tak. Ja w 10 sekund 60 metrów przebiegaliśmy. Na bieżni. Tak, na bieżni. 11 sekund, a tutaj 10 sekund. A co wam daje ten wysiłek na tym łapie, że tak pobiegacie, poskaczacie, pobracie w piłkę? Że będziemy bardziej sprawni. Tutaj energii również nie brakowało. W podobnym duchu wypowiadali się również nieco dojrzalsi zawodnicy. Złoty medal, trofeum niezwykłe. Jak ma pani na imię? Henryka. A ile ma pani lat? A ile? Jak patrzę na kondycję, to 19. 80. Cudownie. Jak się biegło, proszę powiedzieć? Dobrze. Trudno było się przygotować do tego biegu? No ja wiem, nie, tak specjalnie. Specjalnie to nie. To co trzeba zrobić, żeby mieć taką fantastyczną kondycję? Nie wiem, jestem bardzo chora. Jestem chora, ale jak coś muszę, to muszę. Pani wygrała. Dziękuję. To było moje marzenie zawsze zwyciężyć. Zawsze jestem sama, która dąży do celu. Bardzo nas to cieszy, a proszę powiedzieć, jak długo pani się przygotowywała do tego biegu? Przygotowałam się miesiąc, dość krótko, ale wcześniej jeszcze w szkole podstawowej brałam udział w zawodach. Mamy złote medale. Zgodzi się pani przyjąć.
złote medale będą znakomitą pamiątką po tym dorocznym wydarzeniu. Również zostaną.